no wiesz, wiesz, wiesz. I widzicie, co ja mam. Wiesz. To jest szok i niedowierzanie. To jest ten zwrot akcji już? Tak. Czułeś? Czułeś? Czułem. Zwrot akcji? Czułem. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej przygodzie. Tak jak zdążyliście się zorientować, będzie to przygoda spinningowa. Tak wyjątkowo, bo dawno nie było spinningu. Tak. Na Wiśle ostatnio byliśmy. Za dużo ryba brała, to trzeba było zrezygnować. Za dużo brań. Stwierdziliśmy, że trzeba sobie urozmaicić. Wisła zaliczona. Raczej okoń niż szczupak. Co? Raczej okoń, a nie szczupak. A jak bił, jak bił jak okoń. Żywe, nie? Żywe, żywe. A nie chciałem, żeby mi tam pistolecik taki, ale one naprawdę to są żywotne i walczące. Złów i wyrzuć. I złów i wyrzuć. No niestety. I oczywiście tyle kolorów, nie? A najukochańszy dzisiaj straciłem i miałem ostatni. I brania tylko były. Zazwyczaj jest na tą gumę, gdzie masz jeden. No i już nie mam, nie? O, przykro mi. Przykro mi. Bym ci pożyczył, ale nie mam. Chcę zobaczyć, co to w ogóle jest. Jo, szczupak za bok. Ja jest zahaczony za bok. Czyli nie trafił, kurde. Albo go zahaczyłeś. Nie no, szczupaka raczej nie zahaczysz. Tym bardziej, że miałem uderzenie, przyciąłem i luz. I w tym momencie widocznie ten. Musiałem go przyhaczyć, bo nagle patrzę, idzie kurde żyłka. Idealnie za bok. No chłopaku, teraz albo nigdy. O, widzisz? Mhm. Obrotówka już jest odhaczona. No. Zaboczek. Nieważne za co, ważne, że jest. Tak jest. Sprawił przyjemność i tak idzie do wody. Zmierzymy go tylko jeszcze. 67 cm. O, to już ładne. I wracaj, chłopaku. Ach. Ja teraz tłumaczę. Paweł powiedział gratuluję, ja powiedziałem dziękuję. Jest kolejna ryba. Nie znowu szczupak. Ładno. Czyli przy skrzelach gdzieś tak. No, ale one naprawdę są waleczne. Chciałem to przyznać, że lepsze. Ładniejsze. Ja będzie miał, podejrzewam, przekręconą 70. Spróbujemy go wydobyć. Uhu. On nie chce tu współpracować ze mną na razie. Jeszcze wymęczyć troszeczkę. Na krótkim dyszlu nie lubię szczupaków męczyć, bo on jest płyciutko zahaczony. A żeby go wyciągnąć, to muszę niestety go do powierzchni. Jak on walczy. Normalnie no. Sok. One wszystkie takie pięknie waleczne są. Ale może już się zaraz pomyli. O. Ja trzeba jednak sposobem. O. Pięknej wrody. No jest, zobaczek. I to mierzymy. Mierzymy go i wypuszczamy. Jeźdź z bazin. Czyli mniejszy niż tamten, tak? Mhm. A ten miał 67, a ten 65. Chyba, że miarka się skurczyła. Co to jest możliwe?
to co? Paweł ma szczupaka. Zestaw okoniowy, więc za chwilę to się skończy pewnie, chociaż tam widzę, że ma w kąciku dosyć mocno to. To jakby poszedł, to już by poszedł. Dobrze, że na tym. Nic szczególnego. Niestety myślałem, nie przesadzaj, kiedyś byś się bardzo cieszył. Nie widać go. Poszedł, musicie wierzyć na słowo. Niedługo prawdopodobnie zrobimy sobie przerwę na kawę, spłyniemy do brzegu, spijemy kawulca. Podpłyniemy jeszcze sobie tam na pomości, siedzą jacyś wędkarze, a jako, że jesteśmy mocno zainteresowani tą białą rybą tutaj na tej wodzie, bo się już czaimy któryś tydzień, to podpłyniemy sobie, zobaczymy, czy coś tam się im udało połowić. No idziemy, wysiedliśmy na brzeg, idziemy zobaczyć tutaj do wędkarzy na pomost, jak tam biała rybka, czy coś się ruszyło. No trochę tego. My jesteśmy ciekawi. No dobra. Dosyć dużo. O, trochę jest. No jest, leszczyk się bawi. Żeby ten większy jeszcze podchodził, nie? Bo przed dużo tu jest. To już będzie najedzony. Jest jeszcze, czy nie? Gdzie? Lepiej w nocy. Tylko. Tylko dlatego, to chyba że... chyba Welin podejdzie, ale... A teraz, tak jak mówiliśmy, czas na zasłużony odpoczynek i przerwę w pracy. Kawka prosto z najbliższej stacji. Relaksujemy się, podziwiamy piękne widoki, wypijemy i ruszamy dalej na wodę. Jednak wędkarze tu potrafią się relaksować nad wodą. Dawaj, ho. Idziemy jeszcze trochę, połowimy. Już pewnie nie aż tak długo. Do roboty, koty, do roboty. Ten spad jest, wiesz? Tak? Gdzie ten spad jest? Na ten spad płyniesz? No, właśnie chcę. Korzystając, że pływamy tutaj z echosondą, obczajamy sobie już miejscówki na białą rybę. W tej chwili Artur trochę tutaj kołuje, badamy sobie i patrzymy, jak wygląda dno przy stanowiskach, gdzie przymierzamy się. Co ty z tym czajeniem w ogóle? Nie wiem. Mamy właśnie te stanowiska, gdzie chcemy przyczaić się. Czajenie. Jeszcze raz opłyniemy, zobaczymy trochę głębiej, ile będzie. 2-4. Nie ma jakichś takich spadków, nie wiadomo jakich. A, to teraz tam tak dużo dalej patrzysz, tak? Co? Dalej teraz, tak? No, patrzę 2-7. Tak, jest łagodny spadek. 3-0 to już jest tak mocniej spada. No i tym oto sposobem wybadaliśmy sobie ukształtowanie dna. O, tu już jest 3-6, 3-7. No, czyli tu już jest jakimś koszykiem, metodą, nie? Tu już trochę dalej od brzegu to... 3-9. A tutaj już jest głębiej, tam jest ciut płycej, a tutaj ciut głębiej. No bo tam idzie na tym jakby przesmyku, jak ja to mówię. No, tak idzie tak. No
bananem takim. No. No to nic, to mniej więcej wiemy. Więcej wiemy, ryby jest. Znaczy mniej niż więcej. Coś tam wiemy, coś może tam tak. Wiemy. No i powiedz, Paweł. Cóż dzisiaj za taktykę i technikę obrałeś? Śmiało. Spinning. Brawo. Rzucam do wody i ściągam do siebie. A odwrotnie się nie da? Troszeczkę się da czasami. Czy ty byś może potrafił? Czekaj, bo przyszło mi powiadomienie z Facebooka. A tak, o, król Facebooka, Paweł. I znowu uparcie próbuję te okonie. Próbujesz. Szczupak na chwilę się uaktywnił. Jakoś tak, mam sprzęt też pod szczupaka, ale jakoś tak... Nie masz wen, widzę. Nie, nie. Ten okoń nie zaczarował mnie w tym roku, ten okoń. No. Mieliśmy jechać oczywiście gdzie indziej, ale Paweł nakupił, jak on to mówi. A gdzie mieliśmy jechać? Kupę sprzętu. Wszędzie, tylko nie tu. Ja cię przepraszam. Nakupił pełno sprzętu i teraz próbuję. I nic talentu. Szkoda, że nie widzieliście, bo nie zdążyłem wyjąć kamery, jak to głaskał swoje gumeczki. Oj, te od tego, tamte od tego. Już wam pokazuję. Oj. I drugą sobie do ten i teraz. Nawet nie pytajcie się, jakie to są gumy. O, zobaczcie. Złotu ptaka. Były szczupakowe, teraz okoniowe. Wracamy z powrotem. Szczupakowe, okoniowe i do właściciela. Ale widzisz, ruszyły się. Ty miałeś obcinkę, tak? Czy... O, no mi wyskoczył. O kurde, nie pokazałem nawet. Nie? No, tak tutaj, no trochę, no bo nie wyjechał dobrze. No ale była ryba, no. Była ryba, no. Tak trzymać dalej. Powiemy dalej. Co ci mam powiedzieć, no? No tak, filmuje mnie. Mnie to już widzieli. To jest prawda. No. O, Paweł w końcu ma szczupaka. W końcu chwyciłem za wędkę szczupakową. No. Podprowadził pod powierzchnię. Aha. Jupi! Ale kondycje to mają, co? Mają. Zmęczysz się, czy się nie zmęczysz? Jeszcze chcę iść. O. O, jest płytko zahaczone, także... Co? Płytko jest zahaczone, uważaj. Się... Dobra, jest. No i bardzo ładnie, gratulacje. To jest ta oszukana, co mówiłeś, że tak? Tak. Te gdzie to są centymetry? 70... 73. Piękne. Ładne 73 na żółciutką gumkę. Pięknie. Nie. No już się rusza. Puść go. Proszę. Do gratki jeszcze raz. Ryba wyprawy, ponur jak na razie. Mówimy dalej, zostajemy do wieczora. Micha się cieszy jak głupi do sera, bo to wiecie, emocje i te sprawy. Ale to chyba o to chodzi w łowieniu ryb, żeby te emocje były. Ten kolega tutaj ustawia nam łajbę. No tak, stajemy na tym kancie, gdzieś na 1,70 m, 1,80 m. Obserwuję cechą sondę, tak, jak tam się dno kształtuje, nie? Dobra, Paweł, już powoli możesz się przygotować. Ale jest, coś Paweł ma. Pierwszy rzut na nowym miejscu, czyli dobrze, dobrze trafiliśmy. No. O, widziałeś? Nie, chyba się nie nagrało, bo za wysoko było. Ale pewności nie mam. Kurde, molno. By trzeba było zobaczyć, bo trochę za wysoko miałem kamerę, skierowałem tam, ale nie zdążyłem opuścić. Zrobił może świecę końcówkę. I wypluł gumę. O, to witaj w klubie. Po jednym zeszłym, no. Tak? Zeszłym, kurde. O, Paweł ma dzień. Jo, dzisiaj. To... No, będzie lepszy pojęcie.
Będzie albo ładny. Zaczepiony za coś, albo... Albo zaczepiony... O! Coś. A może to jest sum, co? Nie wiem. Zobaczcie, jak chodzi kołowroteczek. Może to być sum. No dobra, ale podciągnij mu trochę, bo ty... No chociaż to... nie, spokojnie. Mamy czas. Może być sum, bo tak ci targnął dwa razy, jakby ogonem o ten. Nie, szczupak i to ładny. O, panie. To jest pod... może metr nie, ale 90, pod 90 może być. O. Taki dostojny. No. I tak się nie rusza coś? Duży to się ten. Ale grubas. Ja cię kręcę. O, czy ja go tu wprowadzę teraz, co? Daj mi może. Nie, dobra, postaram się, film. O, ale uhu, to on ma pod metr. 90 parę na pewno. Jupi! To wyciągnij go najpierw. O. Ładnie zażarł, także nie powinno być problemu. Jesteś, Gratulacje, Paweł. Yeah! Fajnie. Yeah. Piękny, zaraz go zmierzymy, ale jest przepiękny. Grubasek. I trochę powalczył, jak widzicie. Fajnie, już tak dostojnie chodzi. No. No dobrze, mierzymy go. No to dawno 83. 83. No, myślałem, że większy będzie, powiem tak. Tak prawdę mówiąc, powiem wam szczerze, że myślałem, że 90 co najmniej. No, tak wygląda i tak, tak chodzi. Paweł, a co się dzieje z ręką? Aj, do cholery, ale teraz będę miał polewkę. Gratki. Uważaj, dobra, poszedł. Poszedł. Ja mówiłem, nie pod ten, bo to... Ale no to... sobie możesz skaleczyć tylko się. A nie, jak krzywdy włożysz, tam nie zrobisz. Jak włożysz pod pokrywę, to nie zrobisz nic. Gratulacje. Dobrze, ładnie się cieszę. Bardzo ładnie się cieszysz. W dupie z tymi okonkami. No, to widzę. Są prawdziwe ryby. Są prawdziwe emocje. Jak chorągiewka. Nie, no co, no po prostu ruszył się szczupak fajnie, naprawdę fajnie. Bo za i na starą sprawdzoną gumę, nie? Na starą sprawdzoną gumę. A, to już. O. Taka gumeczka. W takim kolorze. Na takiej główeczce delikatnej. No jest teraz okoń. Ładny okoń. U Artura chciałem powiedzieć, że jest szczupak, a tu jest okoń. To taki? 5 minut może minęło. No, taki ponad 30 już. Zdecydowanie drapieżnik się ruszył. On mnie tak trochę bo się od razu zrobił tak zwaną świecę i myślałem, że taki nie za duży. O. Widzicie? No bardzo ładnie. Czyli on duży się w końcu uaktywnił. No, na duże, jednak na duże przynęty woli. 33. No nie, no już wiesz, Paweł, możesz normalnie gadać, bo szczupaku 84 to już to nie ma co tam udawać, że się złości człowiek. Nagrałeś, ja? Właśnie Paweł złowił szczupaka. Nie wierzę. A ja nagrywałem na zielonym. Ale ty po tylu latach praktyki? No nie wiem dlaczego. Niby wciskałem, nie? Niby, no. Bardzo ładne branie. Bardzo ładne branie. Niestety hol nie nagrany, bo nagrywałem na zielonym. Czyli na stand-by'u. No ale zdarza się. Ważne, że widzicie. Po złości to zrobiłem. Ops, poszedł. Gratulacje, Paweł. Coś się dzieje jednak, nie? Coś się dzieje. Jest okoń. O, ładny okoń. A teraz ja się przerzuciłem na okonie. Tak? Okonie lubią jaskółeczki. Lubią. No myślę, że taki sam, 30 tam, 3 pewnie. O, zmierzymy go szybciutko. 34, 35 prawie. O, do pleczaka.
O, od razu poleciał. Ja muszę się teraz zastanowić, bo muszę do zbrojkę wykombinować jakąś. Okoń. Okoń? Okoń, no. Zmień tę jaskółkę. Ale ja mam na obrotówkę teraz, Paweł. Ja okonie to na wszystko łowię. Wiesz? A ty. To nie jest tak. Słuchaj, mi się wydawało, czy ty się w przeciągu ostatnich 5 minut przekwalifikowałeś się chyba, nie? Dlatego. No strasznie mocno się przekwalifikowałem. Myślałem, że mam takiego szczupaczka z 50 cm, a... Bardzo ładne oko. A dlaczego? Dlatego, że te szczupaki tak strasznie mocno biją. No. 35. No, rosną. Ten do plecaka nie uciekał, ale one są naprawdę żywe. I tak, krótko, już rozmawialiśmy tu z Pawłem. Koło godziny 18 ma być zmiana pogody, ma padać i prawdopodobnie przyjść jakiś froncik taki delikatny. I to chyba je obudziło, bo... Już się pojawił delikatny wiaterek, chmurki takie jesteśmy naszły, w szoku. Nie? Jesteśmy w szoku, bo naprawdę co chwila branie, co chwila bierze. No nie przyzwyczajone jest normalne to mówienie takie normalne zawsze, mówienie. Nie? Tak jak zawsze. Na koszyk, tak jak zawsze. A ja mam teraz wielki dylemat, bo... Zaczęło się na te okonie, jakieś szczupaki się trafiły, teraz znowu Arturowi biorą okonie, no i którą wędkę wziąć do ręki? To szczupakową czy okonie? Zmienić tylko po prostu przynętę, bo akurat na ten żółty nie chodzi tak okoń, nie, widzę. Nie. Ale za to ale ja chodzi chyba, szczupak, chyba na delikatny zestaw, tak, 5 rzutów kontrolnych, zobaczymy co się wydarzy, jak nic okonie nie to trzeba umieć łowić. A, to ja wiem, no. Sam cię uczę. No to jak ty mnie uczysz, to to koniec świata. To koniec świata. Bym tego nie pokazał, ale to już jest któraś ryba z kolei. No jest ta guma ciut większa, a ten okoń chwycił na hak plus do zbrojkę jeszcze się. Bo jego hak właśnie zainteresował, myślę. No. Szczególnie. Oj. I do plecaka, no to i do plecaka. No. Także kończymy dzisiejszą fantastyczną i myślę udaną wyprawę wędkarską. Spinning zaliczony, szczupaki i okonie zaliczone. Tymczasem już bez wielkich podsumowań i wielkich rozmów wracamy, bo jesteśmy po całym dniu po prostu zmęczeni, chcemy już stąd jechać. Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich gorąco i serdecznie i do zobaczenia w kolejnych przygodach.